Wakacyjne wydanie Wieści Biłgorajskich, Gabriela Figura. Witam Państwa i zapraszam na nasz magazyn. Zaczynamy od przebudowy ważnych ulic w mieście. Dofinansowanie z Urzędu Wojewódzkiego to jest 2 632 tysiące. Relacja z koncertu Orkiestry Wojska Polskiego. Seniorzy zapraszają do wspólnego śpiewania. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w tym patriotycznym spotkaniu i upamiętnieniu święta Wojska Polskiego. Od czerwca trwa przebudowa jednego z ważniejszych szlaków komunikacyjnych Biłgoraja. Główne prace remontowe ulic Długiej, Bohaterów Monte Cassino, Komorowskiego, Prusa i Bankowej potrwają, jak zapewniają samorządowcy powiatu, do końca sierpnia. W ramach inwestycji zostanie przebudowanych ponad 3 km ulic. Inwestycja na drogach powiatowych w mieście. Ulice Długiej, Monte Cassino, Komorowskiego, Prusa i Bankowej trwa od 2 miesięcy. Jej zakres to nie tylko remont jezdni, ale też chodniki. Wykonane zostaną również przyłącza kanalizacji deszczowej z wpustami, oznakowanie, oświetlenie oraz wydzielenie i oznakowanie pasów dla rowerzystów. Koszt tej inwestycji to około 5 800 000 zł. Dofinansowanie z Urzędu Wojewódzkiego to jest 2 630 2000, pozostałe środki to są środki samorządu miasta Biłgoraj i naszego samorządu powiatowego. Prace budowlane przy tych ważnych w miejskiej komunikacji ulic wiążą się z różnego rodzaju utrudnieniami. Na początku sierpnia Zarząd Dróg Powiatowych informował o konieczności czasowego zamknięcia ulicy Długiej. Samorząd powiatu apeluje do kierowców o cierpliwość. Że muszą być utrudnienia, ale pamiętamy, jeśli chodzi o naszą inwestycje tutaj na ulicy Głównej, ulicy Kościuszkiej, jak wielkie były te utrudnienia, ale teraz możemy popatrzeć, jak to wszystko pięknie wygląda. Myślę, że mieszkańcy naszego powiatu i miasta są z tej inwestycji zadowoleni. W imieniu samorządu powiatu biłgorajskiego chciałbym przeprosić za te utrudnienia, ale te największe utrudnienia, jak już wcześniej powiedziałem, potrwają nie dłużej jak do końca tego miesiąca. Później przez ten okres następnych 2 miesięcy będziemy już starali się wykonywać takie drobniejsze prace budowlane. Zakończenie całej inwestycji planowane jest na koniec października tego roku. W niedzielne popołudnie na scenie letniej Biłgorajskiego Centrum Kultury po raz trzeci odbył się koncert Orkiestry Koncertowej Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego. Program koncertu to artystyczne spotkanie z polską historią, tradycjami polskiego rycerstwa, husarii, ułanów, powstańców i żołnierzy. Ten koncert zorganizowano, by upamiętnić 1050-lecie chrztu Polski i polskiej państwowości. Polonezem rycerskim Jerzego Dobrzańskiego przywitała wszystkich obecnych Orkiestra Koncertowa Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego, która w niedzielne popołudnie przyjechała do Biłgoraja na zaproszenie Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej oraz Biłgorajskiego Centrum Kultury. Nasz koncert ma dość specyficzny dzisiaj charakter. Jest poświęcony rocznicy 1050 Chrztu Polski. 1050 lat Chrztu Polski to 1050 lat rozwoju Polski, to 1050 lat ukorzeniania i kształtowania państwa polskiego. To także 1050 lat naszej historii. Historii polskich wojów, polskiego rycerstwa, polskich huzarii, polskich powstańców, żołnierzy polskiego państwa podziemnego, partyzantów z podznaku Armii Krajowej. Wszyscy oni na swoich sztandarach nosili dumne hasło Bóg, honor, ojczyzna. Oto dzisiaj dzień i chwały, oby dniem wskrzeszenia był. Gwiazdy polskie ożywiały, patrząc do swój w niebo wzbił. A nadzieją podniecony woła do nas z górnych stron. Powstań Polsko, z gruszkaj dali, dziś twój trój, on, albo stąd.
Orkiestra koncertowa reprezentacyjnego zespołu artystycznego Wojska Polskiego swoją działalność rozpoczęła w czasie II wojny światowej. W 1989 roku otrzymała nazwę Orkiestra Koncertowa Wojska Polskiego imienia Stanisława Moniuszki. W 2004 roku została włączona w skład reprezentacyjnego zespołu artystycznego Wojska Polskiego. To rocznica patriotyczna, to nasze spotkanie, możemy również tak nazwać. Oddajmy hołd twórcy niepodległego państwa polskiego i jego żołnierzom poprzez postawę stojącą. Marsz pierwszej brygady. Legiony to żołnierska nuta. W repertuarze orkiestry znajdują się programy patriotyczne i estradowe, koncerty muzyki klasycznej czy rozrywkowej. Często zaprasza do współpracy znanych solistów. Dziś orkiestra koncertowa liczy 55 muzyków. Reprezentacyjnym strojem artystów są stylizowane mundury z epoki księstwa warszawskiego. Orkiestrą podczas niedzielnego koncertu dyrygowali Marcin Ślązak oraz Grzegorz Mielimąka. Tak brzmiał tydzień temu w Biłgoraju reprezentacyjny zespół artystyczny Wojska Polskiego, a już w poniedziałek, 15 sierpnia, przypada święto Wojska Polskiego. Na biłgorajskie obchody tej uroczystości patriotyczno-religijnej zapraszają Związek Inwalidów Wojennych RP i burmistrz miasta Biłgoraja, także środowiska kombatanckie. Początek uroczystości to godzina 10:00, msza święta w kościele pod wezwaniem świętego Jerzego. Po mszy delegacje poczty sztandarowe i wszyscy uczestnicy przemaszerują na czele z orkiestrą dętą imienia Czesława Nizio na Plac Wolności pod Pomnik Wdzięczności. Tam zaplanowano okolicznościowe wystąpienie Witolda Dębowskiego. Po nim delegacje złożą wieńce pod pomnikiem. Na koniec uroczystości dla wszystkich zebranych zaplanowano koncert orkiestry dętej imienia Czesława Nizio. A zaproszenie na tę uroczystość to nie koniec biłgorajskich obchodów Święta Wojska Polskiego. Do wspólnego śpiewania pieśni patriotycznych zapraszają też Państwa biłgorajscy seniorzy. Miejsce spotkania to Park Solidarności, czyli Przestrzeń Sowa, a data to oczywiście 15 sierpnia, godzina 17:00. To będzie już druga taka uroczystość zorganizowana przez biłgorajskich seniorów z Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Grupa inicjatywna seniorów, współfinansowana projektem Aktywni w Społeczności, zaprasza społeczeństwo Biłgoraja do wzięcia udziału we wspólnym śpiewaniu pieśni patriotycznej i wojskowej. Odbędzie się to 15 sierpnia o godzinie 17:30 w Parku Solidarności lub, jak kto woli, w Przestrzeni Sowa. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w tym patriotycznym spotkaniu i upamiętnieniu święta Wojska Polskiego. Zapraszamy Państwa ze swoimi wnukami, żeby oni również mieli okazję do wzięcia udziału w tym wydarzeniu. Dla mieszkańców, którzy będą z nami chcieli pośpiewać, zostaną rozdane śpiewniki. To będzie drugie nasze śpiewanie w Parku Solidarności. Pierwsze było w ubiegłym roku i to była taka impreza ad hoc. Bardzo cieszyła się powodzeniem. Chciałam tylko powiedzieć, że wspomagać będą wspólne śpiewanie zespół artystyczny Retrospekcje Uniwersytetu Trzeciego Wieku, zespół Związku Nauczycielstwa Polskiego Belferki, zespół seniorski Złoty Wiek i Złota Jesień działające przy Biłgorajskim Centrum Kultury. Mamy nadzieję, że wydarzenie to przyjmie się na stałe w kalendarzu biłgorajskich imprez. Zapraszamy na biłgorajskie obchody Święta Wojska Polskiego 15 sierpnia. Najpierw uroczysta msza święta w kościele pod wezwaniem świętego Jerzego o godzinie 10:00, potem uroczystość na Placu Wolności, a o 17:00 w imieniu seniorów zapraszamy do Przestrzeni Sowa. A ja teraz zapraszam na kolejne informacje w wieściach biłgorajskich. Szkolenia dla właścicieli psów i kotów. Dotyczy to przenoszenia chorób od zwierzęcych, substancji niebezpiecznych dla psów. Wakacyjne zajęcia plastyczne.
Szkicowanie nie było takie fajne, ale teraz kolorowanie jest lepsze, bo robimy pocztówki z Biłgoraja. Sierpień miesiącem trzeźwości. Szczególny pokaz w Biłgorajskim Centrum Kultury. Size Life to zajęcia grupowe. To jest taki grupowy fitness workout oparty o hip-hopowy taniec choreograficzny. Miasteczko na Szlaku Kultur Kresowych zaprasza do kolejnego otwartego lokalu. ICON jest to urządzenie, które pierwotnie było wykorzystane jako sprzęt rehabilitacyjny. Jak często bywa, okazało się, że ma bardzo dobre efekty działania na kondycję skóry. Pchły, pasożyty, choroby, agresja to częste problemy, z jakimi właściciele czworonogów zgłaszają się do gabinetów weterynaryjnych. A w środę na bezpłatnych warsztatach prowadzonych przez weterynarz Sylwię Buszkowsko-Znak można było usłyszeć odpowiedzi na wszystkie tego typu pytania. Spotkanie było też po to, by walczyć z pewnymi mitami, jakie niestety wciąż krążą wśród właścicieli czworonogów. Bezpłatne warsztaty dla właścicieli czworonogów zorganizowała Fundacja Bliżej Pasji. Ogłosiła już też akcję Każdy może wdepnąć, czyli akcję uświadamiania, że po psie trzeba sprzątać. Teraz w ramach projektu Śliski temat zaprosiła na warsztaty dla właścicieli psów i kotów, które poprowadziła weterynarz Sylwia Buszkowska-Znak. Dla niej to też ważne spotkanie, podczas którego mogła powiedzieć o tym wszystkim, o co najczęściej w gabinecie weterynaryjnym pytają właściciele psów i kotów. Także dotyczy to przenoszenia chorób odzwierzęcych, substancji niebezpiecznych dla psów, bardzo istotne rzeczy, które często stanowią zagrożenie dla życia i zdrowia nie tylko zwierząt, ale i ludzi. Chciałabym właśnie to wszystko przekazać, wtedy już dużo mniej zostanie mi do powiedzenia w gabinecie. A w tym gabinecie Sylwia Buszkowska-Znak często też musi walczyć z różnego rodzaju mitami, jakie krążą na temat hodowli zwierzaków. Jeden z nich to toksoplazmoza. Wiele osób nie wie wszystkiego o tej chorobie. Boją się kobiety w ciąży. Tak, boją się kobiety w ciąży, obarczają winą tylko koty, a jest to nieprawda, bo zakażenie dotyczy przede wszystkim spożywania surowego czy też niedopieczonego mięsa. Jest to główne źródło zarażenia. Będę mówiła o sposobie, w jakim przenoszą się pasożyty, bo bardzo wiele osób mówi, że mój pies nie ma robaków, bo ja tego nie widzę, więc ale to nie znaczy, że nie ma. Pasożyty są powszechne w środowisku. Będę mówiła o konieczności szczepienia na wściekliznę. Bardzo dużo osób nie zdaje sobie sprawy, że wścieklizna jest to choroba śmiertelna, która występuje w naszym kraju i stanowi zagrożenie dla życia ludzi i lekceważą szczepienia na wściekliznę. Także będę również mówiła o substancjach niebezpiecznych dla ludzi. Mit na przykład, jak to pies ma nie jeść kości. Tak, pies ma nie jeść kości, bo one są niebezpieczne. Także będę się starała obalić mity, które powszechnie panują. Sylwia Buszkowska-Znak mówi też, że coraz większa jest świadomość właścicieli psów. Już wiemy i chcemy wiedzieć więcej o tym, jak opiekować się czworonogami. Jest jednak sporo zagrożeń. Są dobre i niedobre strony internetu, bo wiele osób... czytając internet, nie filtruje informacji, powołuje się na informacje w internecie, nie patrząc, kto to napisał. Ja zawsze mówię, żeby to były artykuły naukowe, a nie jakieś fora, gdzie niekoniecznie jest to prawdą, co ktoś pisze. Spotkanie zorganizowane przez Fundację Bliżej Pasji było pierwszym tego typu. Kolejne zaplanowano na wrzesień, które odbędzie się podczas pikniku Animal Party. Wtedy Sylwia Buszkowska-Znak po raz kolejny spotka się z właścicielami psów bądź osobami, które dopiero chcą zostać właścicielami czworonogów. Dla nich też ma dobrą radę. Warto przed wyborem psa, jeżeli to ma być pies rasowy, zasięgnąć porady u lekarza dotyczącej psychiki psa lub dowiedzieć się, bo zdarza się, że ktoś bierze psa nie znając psychiki i potem on nie pasuje do realiów. Są osoby, które biorą do bloku labradora na przykład, który jest bardzo takim energicznym psem, później sobie z tym nie radzą. Oczywiście bardzo istotna informacja, jak bierzemy psa, to od razu do lekarza i zwalczanie pasożytów. To jest podstawa, zwłaszcza jak ktoś ma dzieci w domu. To też powinien się udać do lekarza od razu po wzięciu pierwszego dnia i zasięgnąć informacji. Ja też wszystkich zapraszam na te warsztaty. Myślę, że będą one dość ciekawe i warto wiedzieć te rzeczy dla siebie. Projekt Śliski temat Fundacji Bliżej Pasji, w ramach którego organizowane są warsztaty, dofinansowano ze środków programu Działaj Lokalnie 9. Warsztaty dla właścicieli psów będą też przeprowadzone podczas pikniku Animal Party, na który zapraszamy we wrześniu. A wrzesień to miesiąc, o którym na razie wolą chyba zapomnieć ci, którzy na wakacjach. Te już sporo po półmetku i to jest czas na pierwsze podsumowania i na korzystanie ze wszystkich ostatnich już możliwych atrakcji. Jedną z nich są zajęcia plastyczne, organizowane w Biłgorajskim Centrum Kultury, które prowadzi Kamil Łukasik. W pracowni plastycznej podczas sierpnia panuje spory gwar.
dzieci, które wróciły z wakacyjnych wojaży albo te, które spędzają wakacje w mieście, mają możliwość spotkania z plastyką. Biłgorajskie Centrum Kultury zaprosiło na bezpłatne zajęcia plastyczne w każdy wtorek i czwartek sierpnia. W te dni pracownia plastyczna wypełniona jest młodymi artystami i głowy pomysłami na wypełnienie czystych kartek, też wspomnieniami z przeżytych już wakacyjnych przygód. I powiedz, jak Ci nam minęły wakacje? Bardzo dobrze, byłam w zwierzyńcu, na obozie, bo chodzę na karate i z karate był obóz w zwierzyńcu. Widziałam papieża, bo byłam na drodze krzyżowej. Już tak pojechałam, bo tam mam mieszkanie. W ogóle się nie nudziłam, do akwaparku pojechałam tam. I było fajnie. Pojechałam do Niemczech, byłam w Magdeburgu i w Berlinie. Zobaczyłam różne wieżowce i inne piękne miejsca na wakacjach. Ja byłam pod koniec już wakacji, czyli na początku drugiego już miesiąca byłam w Piaskach nad morzem i sobie zrobiłam warkoczyki, znalazłam całą butelkę bursztynów i w ostatni dzień wypłynęły meduzy. Pamiętacie, co było najfajniejszego na Konie. A gdzie byłyście? Stajnia Bidaczów. I co opowiedzcie? Tam jakiś obóz byliście? Robiliśmy gimnastykę na koniu. Jeździliśmy kusem. No, jechaliśmy same. Te wszystkie wspomnienia pozostają w pamięci. Pozostaną też te z zajęć plastycznych. W tym tygodniu dzieci malowały pocztówkę z Biłgoraja. Szkicowanie nie było takie fajne, ale teraz kolorowanie jest lepsze, bo robimy pocztówki z Biłgoraja. Teraz rysujemy pocztówkę z Biłgoraja. I co tam namalowałaś? Co jest ważnego na tej pocztówce dla Ciebie? No, zagroda sitarska, becek, zalew i fikołam. My malujemy pocztówkę z Biłgoraja, no i możemy na przykład rysować, co nam się przydarzyło w Biłgoraju, albo na przykład co nam się podoba, albo po prostu możemy zmyślić. Każdy z młodych artystów biłgorajskich, ale też gości ze Stanów Zjednoczonych czy Wielkiej Brytanii ma swoje preferencje plastyczne, wie, co im najbardziej na zajęciach plastycznych się podoba. A co rysujesz? Piłki nożną, Polska na Niemcy. I komu ty kibicujesz? Polska. A te zajęcia plastyczne, co tutaj jest takiego najfajniejszego, co robicie? Pan Kamil. Pan Kamil jest najfajniejszy, ale no bo jest śmieszny, miły i taki robi fajne tematy nawet. I wymyśla nam dobre, fajne konkursy. Zajęcia plastyczne, które prowadził pan Kamil Łukasik, potrwają do końca sierpnia. Organizowane są w każdy wtorek i czwartek między 11 a 13. Są bezpłatne, jednak liczba miejsc jest ograniczona. Biłgorajskie Stowarzyszenie Trzeźwości Iskra oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji w Biłgoraju co roku zapraszają na piknik rekreacyjny pod hasłem Trzeźwo, zdrowo, na sportowo. Kolejna edycja imprezy odbyła się w minioną niedzielę 7 sierpnia nad biłgorajskim Zalewem Bojary. Piknik Trzeźwo, zdrowo, na sportowo to impreza, której od pierwszej edycji przyświeca konkretny cel – propagowanie trzeźwego i zdrowego stylu życia. Co roku atrakcje są tak dobrane, aby każdy niezależnie od wieku mógł znaleźć coś dla siebie. Również w minioną niedzielę dla najmłodszych przygotowano kącik gier i konkursów. Osoby starsze mogły wziąć udział w licznych zawodach sportowych, na przykład turnieju siatkówki plażowej. Do udziału w turnieju zgłosiło się aż 26 zespołów. Zawodnicy przybyli nie tylko z Biłgoraja, ale też z Lublina, Rzeszowa czy Zamościa. Organizatorem imprezy jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Biłgoraju oraz Biłgorajskie Stowarzyszenie Trzeźwości Iskra. W poniedziałkowy wieczór w Biłgorajskim Centrum Kultury odbyły się pierwsze w Polsce zajęcia Size Life. Prowadził je Adam Sarzyński, który wyjechał do Stanów Zjednoczonych specjalnie, by odbyć tam kurs instruktora. Dwa razy w tygodniu będzie można w nich uczestniczyć w Biłgorajskim Centrum Kultury. Size Life to grupowy fitness cardio workout oparty o hip-hopowy taniec choreograficzny stworzony przez światowej klasy choreografa i trenesa fitness Shauna T. Do Polski i Biłgoraja sprowadził go Adam Sarzyński. Pomysł pojawił się w Stanach Zjednoczonych z firmy Beachbody Life. To są takie programy treningowe udostępniane dla ludzi, którzy na przykład są po szkole średniej, którzy na przykład mają swoją pasję treningu, w aktywności fizycznej i którzy chcą tak naprawdę, czują coś takiego, że mogą prowadzić dane zajęcia. Więc dlatego ja wybrałem się do Stanów, do Ameryki, żeby zrobić ten
kurs instruktora. Udało się i oto jestem w Polsce i mam okazję tutaj w Biłgoraju prowadzić zajęcia Size Life. Size Life to inaczej kałuża potu, dobra muzyka i świetna choreografia. Każda runda treningowa zawiera ogromną różnorodność muzyki oraz stylu tańca. Size Life to zajęcia grupowe, to jest taki grupowy fitness workout oparty o hip-hopowy taniec choreograficzny, czyli od początku zajęć uczymy się jednej choreografii, którą na sam koniec powtarzamy kilka razy. Co 2 miesiące wychodzi nowa choreografia, którą będziemy tak wspólnie ćwiczyć, co miesiąc, co dwa, zależy jak grupa będzie przyswajała tak naprawdę wszystkie kroki w danej choreografii. Adam Sarzyński jest instruktorem Insanity. Te zajęcia cieszą się dużym powodzeniem, a odbywają się w Ośrodku Sportu i Rekreacji. Teraz czas na nowość. Program treningowy Size Life po raz pierwszy na rynku polskim fitness. I to tylko w Biłgorajskim Centrum Kultury. Serdecznie zapraszam na zajęcia Size Life, tańca choreograficznego, hip-hopowego, które odbywa się w poniedziałki o 17.30 i w piątki o 17.00 w Biłgorajskim Centrum Kultury. Zapraszam serdecznie. Ci wszyscy, którzy chcą być fit i ćwiczyć się z Adamem Sarzyńskim, mogą wszystkie informacje i aktualności znaleźć na stronie Beachbody Life Poland. A teraz z sali treningowej przenosimy się do miasteczka na szlaku kultur kresowych, gdzie otwarto kolejny lokal, który będzie służył mieszkańcom Biłgoraja i nie tylko. Wszystko to zgodnie z założeniem pomysłodawców miasteczka, którzy mówili: chcemy, żeby to miejsce nie było jedynie skansenem do zwiedzania. W sobotę 6 sierpnia odbyło się uroczyste otwarcie Armon Hayofi, czyli zakątka zdrowia i urody. Tego dnia można było skorzystać z zabiegów maszyną Icon, modelującą sylwetkę. Rad udzielała kosmetolog. Panie otrzymały również informacje na temat kosmetyków używanych w salonie. Wszystko to w nowo otwartym zakątku zdrowia i urody, czyli Armon Hayofi. Pomysłodawczyni i właścicielka zakątka Jolanta Kuźmińska do Biłgoraja sprowadziła nie tylko najnowszej generacji urządzenie modelujące sylwetkę, ale też... Zaprosiłam dwie panie po kosmetologii, które w Warszawie pracują w renomowanych firmach, w MEA Clinic oraz Air Clinic. Obie panie pracują na nie od 2 lat. Panie będą opowiadały o tym, co potrafi Icon, czego klientki, pacjentki mogą się spodziewać po tych zabiegach. Postęp naukowy pozwolił na zastosowanie bezinwazyjnej technologii, która daje niezwykłe rezultaty, nawet w najtrudniejszych przypadkach, mówiła kosmetolog Marta Szaflarczyk. Icon jest to urządzenie, które pierwotnie było wykorzystane jako sprzęt rehabilitacyjny. Jak często bywa, okazało się, że ma bardzo dobre efekty działania na kondycję skóry. Więc w zależności od potrzeb, od problemów osób, Icon może działać przeciwzmarszczkowo, może działać na obrzęki, może działać na luźną skórę, także naprawdę można tym urządzeniem zrobić bardzo wiele. Poczynając od obrzęków, przez zaparcia, poprzez te jakby urazy różne, dochodzenie do siebie po różnych wypadkach, po na przykład zabiegach liposukcji, gdzie są zaburzenia krążenia, także naprawdę można tym urządzeniem bardzo dużo zdziałać. Zabiegi dobierane są odpowiednio do indywidualnych potrzeb. Zawsze poprzedza je rozmowa o ewentualnych przeciwwskazaniach. Zakątka zdrowia i urody mogą również skorzystać wszystkie chętne osoby, które nie mają czasu czy siły, a chcą zadbać o swój wygląd. Każdy powinien znaleźć dla siebie chociaż tą chwileczkę tak naprawdę relaksu i każda kobieta na takie coś zasługuje. Podczas uroczystego otwarcia w sobotę każda z pań mogła bezpłatnie skorzystać z proponowanych zabiegów. Losowane były również specjalnie przygotowane nagrody. Biłgorajskie Centrum Kultury zaprasza na Festiwal Kultur inaugurujący Festiwal Warszawa Singera, który już 13 i 14 sierpnia, pierwszego dnia festiwalu, w sobotę o godzinie 20 muzyka i taniec sąsiadów, czyli koncert zespołu Shalom Heum z Chełma oraz tatarskiego zespołu Buńczuk z Białegostoku. Na 14 sierpnia na niedzielę o godzinie 11 zapraszamy na spacer śladami biłgorajskich Żydów i Ukraińców, zbiórka przy ławeczce Singera. Godzina 17 to Biłgoraj wielokulturowy, spotkanie z Dorotą Skakuj. Godzina 20 to koncert finałowy Festiwalu Kultur z udziałem Teatru Żydowskiego z Warszawy, tatarskiego zespołu Buńczuk z Białegostoku, grupy folklorystycznej Pokolenia, Teatru Poezji i Piosenki oraz gości. Cały koncert będzie wyreżyserowany przez Andrzeja Głowackiego. Zapraszamy na Festiwal Kultur 13-14 sierpnia.
Biłgorajskie Centrum Kultury i Studio Figura zapraszają wszystkie panie na pierwszą edycję biłgorajskiego kina na obcasie. Jak zapewniają organizatorzy, wszystkie panie będą mogły się spotkać z koleżankami, porozmawiać o ubraniach, szpilkach, kosmetykach, a na deser obejrzeć film Złe mamuśki, opowiadający, jak trzy przepracowane i niedocenione matki porzucają swoje obowiązki, by doświadczyć od dawna upragnionej wolności. Dla wszystkich pań, które kupią bilet na film, projekcja 19 sierpnia o godzinie 20, przewidziane są atrakcje, jak upominki dla każdej z uczestniczek wydarzenia, losowanie cennych nagród, bezpłatny catering, możliwość przeglądania stoisk z kolekcjami butów, ubrań, biżuterii i bielizny. W ramach kina na obcasie zapraszamy też na warsztaty ze stylistką mody Katarzyną Mazur. Każdy kupiony bilet będzie też uczestniczył w losowaniu nagród ufundowanych przez sponsorów. Biłgorajskie kino na obcasie, 19 sierpnia, godzina 18.30, sala kameralna i sala widowiskowa Biłgorajskiego Centrum Kultury. Serdecznie zapraszamy. Starosta biłgorajski i burmistrz miasta Biłgoraj zapraszają 21 sierpnia do Biłgoraja na dożynki powiatowe. Uroczystość odbędzie się na stadionie Ośrodka Sportu i Rekreacji. Jej początek to godzina 11. Prezentacja korowodu i powitanie gości, także wystąpienie starosty biłgorajskiego. Godzina 12 to msza święta dziękczynna i poświęcenie chleba. 14.30 występy zespołów artystycznych, m.in. koncert zespołu Mephis i Rockside. Także zabawa z DJ-em. Serdecznie zapraszamy w imieniu organizatorów, starosty biłgorajskiego i burmistrza miasta Biłgoraj. 21 sierpnia, Stadion Osir. W Informatorze Kulturalnym zapraszaliśmy Państwa do kina na obcasie, zapraszaliśmy na dożynki i na Festiwal Kultur. Ja tylko przypomnę, że ten festiwal już się rozpoczął. Dziś o godzinie 20 koncert Muzyka i Taniec Sąsiadów, a jutro w niedzielę koncert finałowy z udziałem m.in. aktorów z Teatru Żydowskiego. I jeszcze jedno zaproszenie dla Państwa. Powieściach biłgorajskich retransmisja ze spotkania, jakie odbyło się w ramach Festiwalu Języka Polskiego w Szczebrzeszynie w ubiegłym tygodniu. To spotkanie ze szczególną pisarką Olgą Tokarczuk. Serdecznie Państwa zapraszam do wspominania tych spotkań z Festiwalu w Szczebrzeszynie. Zapraszam na tę rozmowę z Olgą Tokarczuk i pełen zapis tego spotkania o powieściach biłgorajskich. Dziękuję już Państwu za uwagę. Życzę dobrego tygodnia. Do zobaczenia.